Witajcie kochani, Joanna Krzyżanowska, terapeutka duszy. Dzisiaj zainspirowana pytaniem jednej z moich klientek, dlaczego on nie chce być ze mną, dlaczego on mnie nie chce, postanowiłam opowiedzieć właśnie troszeczkę o tym, jak my się łączymy z ludźmi i właśnie dlaczego bywają takie sytuacje, kiedy niby wszystko wydawałoby się jest w porządku, spotykają się ludzie ze sobą, zakochują się w mniejszym lub w większym stopniu, natomiast coś powoduje, że cały czas nie mogą być razem. I rodzi się takie poczucie, i to w kobiecie i w mężczyźnie się może urodzić takie poczucie, że ona mnie nie chce. Że z jakiegoś powodu my jesteśmy blisko, że jesteśmy cały czas gdzieś w kontakcie, natomiast ta osoba mnie nie chce i to rodzi olbrzymie frustracje w nas. Staramy się. Oczywiście to, że przyciągnęłyśmy sobie, czy przyciągnęliśmy do siebie takiego partnera, który nas odrzuca, czyli niby odrzuca, niby nie odrzuca, to według mnie zawsze jest historia z dzieciństwa, to jest nasz wzorzec, który mamy i trzeba poszukać, kto tak naprawdę nas odrzucał, dla kogo nie byliśmy wystarczająco ważni. Tutaj kluczowe jest to odczuwanie, to co ten partner, który nas nie chce tak, nie chce całkiem albo nie chce tak tylko po części, bo często są takie relacje, że dwoje ludzi ma wobec siebie zupełnie inne oczekiwania, coś ich do siebie cały czas przyciąga, natomiast oni zupełnie są jakby w innym celu się postanawiają ze sobą połączyć. Na przykład jedna osoba chce związku, a druga osoba chce tylko przygody. Tylko mówię, każda osoba, którą w życiu spotykamy, jest naszym nauczycielem i ona nam pokazuje o nas. Więc jeżeli ja przyciągam osobę, która mnie nie chce, czyli na przykład nie traktuje mnie poważnie, bo mówię, to może być na różnych poziomach, to nie chce, to w tym momencie powinnam szukać w mojej przeszłości osoby czy sytuacji, w której uwierzyłam właśnie, że to jest właściwe. Bo ta osoba pojawia się tylko po to, żeby mi o tym przypomnieć, żeby pomóc mi połączyć się z tą niezagojoną raną we mnie i to uleczyć. Więc jak gdyby to jest zawsze, nawet jeżeli my postrzegamy to jako dramat, to tak naprawdę to się dzieje dla naszego dobra. I wiem, jak dziwnie to brzmi i jak pewnie wielu z Was tego nie przyjmuje na tym etapie, ale popatrzcie, przyjrzyjcie się emocjom, które odpalają w Was te osoby. Dokładnie postarajcie się nazwać to, co oni Wam robią. Czyli ja w poprzednim filmiku mówiłam właśnie o tym, że mnie mężczyźni rozczarowywali, bo ja miałam taki program, że mężczyźni rozczarowują, więc ja po prostu szukałam tego, żeby mnie mężczyzna rozczarował. Natomiast Wam to może robić, to może być poczucie odrzucenia, niezasługiwania. I tu chodzi głównie właśnie o niezasługiwanie na miłość, to jest też poczucie niskiej wartości. Tutaj ta osoba może Wam robić bardzo różne rzeczy, tylko ważne, żebyście Wy w sobie to zobaczyli. Co takiego się z Wami dzieje, kiedy ta osoba na przykład znika, na przykład Was nie szanuje, kiedy Wam odmawia, co w Was się zadziewa. Bo wiecie, to i czasami trzeba właśnie zrozumieć, że jeżeli to jest dla nas lekcja ta osoba, że ona ma nam tylko pokazać to, co w nas jest do przyjrzenia się, zobaczenia, utulenia, naprawienia, to w cudzysłowie, my nie jesteśmy zepsuci, więc to się tego nie naprawia, to się tak naprawdę uznaje w nas. Więc jeżeli te osoby się pojawiają z pojawiają się z konkretnego powodu właśnie, żeby nam służyć i żeby nam pomóc, my się w nich zakochujemy, bo wtedy one stają się dla nas ważne i to powoduje, że jesteśmy w stanie bardziej się zatrzymać, bardziej się na tym skupić, gdzieś wejść w to głębiej, bo jeżeli to byłaby osoba, na której nam nie zależy, to w tym momencie ja się nie pochylę nad tym, po prostu powiem, dobra, spadaj, nie chcę Cię w moim życiu i tyle. Więc jak gdyby, wiecie, biologia jest niezwykła i jest tak skonstruowana w cudowny sposób, że ona nam
nam pomaga, tak? Tym wszystkim, co się zadziewa, ona tak naprawdę nam pomaga. Ja wiem, że wy to odczuwacie jako dramat, ale tak naprawdę to jest dla nas wielka pomoc, wielka przysługa, bo bez tej osoby, bez tego odczuwania dyskomfortu, gdzieś tych trudnych emocji, my byśmy nie spotkali się z naszymi traumami, z naszymi ranami, które w sobie nosimy, a przez to one cały czas w nas by tkwiły, cały czas by nas blokowały i to nasze życie nie szłoby do przodu. Ale jeżeli tu jesteś, to jesteś osobą, która się rozwija, która chce zrozumieć, która chce to swoje życie wznieść na wyższe wibracje, chce, żeby ono się transformowało, żeby było bardziej... Ono jest cudowne samo w sobie, natomiast żeby było lżejsze, takie, no właśnie jakie, to już sami sobie powiedzcie, jakie chcecie, żeby to wasze życie się stało, bo to każdy ma bardzo indywidualnie. Natomiast taki proces jest, że wtedy pracujemy i wtedy się nad tym pochylamy, kiedy to jest ktoś dla nas ważny. Dlatego właśnie wchodzimy w tą silne emocje, w silną relację i gdzieś zaczynamy, to nas motywuje do tego, żeby się nad tym skupić, poszukać, popracować. Ale musimy pamiętać też jedną rzecz, że do relacji, do związku, takiego związku, w który wchodzimy i w którym zaczynamy tworzyć i budować, to ludzie łączą się tylko na tym samym poziomie energetycznym. Czyli ktoś, kto jest na wysokim poziomie energetycznym, nie połączy się po prostu z osobą o niższych wibracjach. Bo tak jak ja mówiłam już wcześniej, nasz po prostu nie zauważymy tej osoby. Możemy być nawet koło niej, ale jej nie zauważymy po prostu. No, nigdy się z nią nie połączymy na tyle, żeby w tą relację jakąkolwiek wejść czy cokolwiek tworzyć. Ale ja tutaj chciałam jeszcze krótko powiedzieć o jednej rzeczy. O tym, że czasami nie łączymy się, ten człowiek nas nie chce i my nie możemy tego zrozumieć. Załóżmy, że już pracujemy, pokazał nam już bardzo dużo o nas, bardzo dużo przepracowałyśmy czy przepracowaliśmy. Przetransformowaliśmy swoje podejście, już wszystko wydawałoby się jest w porządku, a ten człowiek nadal jakby jest w naszym życiu, ale nie chce być jego taką prawdziwą częścią, tak? To też my to musimy po prostu uszanować. Natomiast dlaczego my w tym wszystkim jesteśmy? Dlaczego my to nadal przyciągamy? Albo jest jeszcze coś do zobaczenia, albo jeszcze coś do naprawienia i to wypływa z czasem, więc do tego trzeba mieć wielki dystans i też wielką cierpliwość i pozwolić sobie temu procesowi się zadziewać. Albo jest taka sytuacja, że my zaczynamy w tym rozwoju wibrować już zupełnie inną częstotliwością. I o ile spotykając się byliśmy kimś innym i mija, załóżmy, rok i my przez ten rok pracujemy ze sobą, przyglądamy się tym wszystkim uczuciom, emocjom, które płyną, które przepływają w nas w wyniku kontaktu z tą osobą, czyli tych zranień w sobie na przykład znajdujemy bardzo dużo i my zaczynamy po prostu odstawać od osoby, którą spotkaliśmy kilka miesięcy, kilka lat wcześniej i nagle się okazuje, że ona po prostu już nie może się z nami połączyć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ta osoba ze sobą nie pracowała w tym czasie, to ona została na poziomie z naszego poznania się. A teraz my jesteśmy już w innym miejscu i ona po prostu jakby nie przystaje do naszego poziomu energetycznego. I kiedy uświadomimy sobie, bo ja również miałam taki moment, kiedy sobie uświadomiłam, że ja, kiedy poznałam siebie, kiedy zrozumiałam, jakie są moje marzenia, jakie są moje pragnienia, czego ja od życia oczekuję, przynajmniej w takim ogólnym zarysie, bo ja nie skupiałam się nigdy bardzo szczegółowo, jak to ma wyglądać co do jota, że to ma być dokładnie tak. Nie, ja po prostu wiedziałam, że ja chcę być szczęśliwa, ja chcę być otwarta na świat, chcę podróżować, poznawać ludzi, rozwijać się, uczyć. Więc jak gdyby to był mój taki, jest cały czas, to jest mój cel na życie. I teraz na przykład poznaję człowieka i ten człowiek
jest domatorem, jest osobą, która nie ma tego typu marzeń. I nawet jeżeli ta osoba jest mi gdzieś bliska, to ja wiem, że my po prostu nigdy nie będziemy mogli stworzyć pary, relacji, chociażby dlatego, że wtedy ja musiałabym zrezygnować ze swoich marzeń albo zmieniać jego. Więc pomyślcie, kiedy w waszym życiu jest ktoś, kto was nie chce w cudzysłowie, albo z kim ta relacja, no próbujecie i taka jest kulawa, to zobaczcie, przyjrzyjcie się, jakimi marzeniami się kierujecie, jakie macie potrzeby, jakie macie cele w życiu i może się okazać, że jesteście po prostu ze sobą niekompatybilni, pomimo całego uczucia, które między wami jest i lekcji, które sobie pokazujecie, może się nagle okazać, że wy po prostu płyniecie w dwóch różnych kierunkach i niestety, ale jeżeli uprzecie się być z tą osobą, tylko dlatego, że czujecie jakieś uczucia co do niej, to uprzedzam, że w pewnym momencie staniecie przed dylematem. Albo będziecie musieli zrezygnować ze swoich marzeń, albo będziecie musieli, jeżeli będziecie obstawać przy swoich marzeniach, zaczniecie zmieniać tą drugą osobę. A to jest nie w porządku, bo my łącząc się z kimkolwiek w związku, w parze, nie chcemy z założenia, aby ta osoba zaczynała zmieniać nas, tak? My chcemy być tacy, jacy jesteśmy. Owszem, pod wpływem siebie nawzajem związek ewoluuje, my się rozwijamy, również możemy się bardziej otwierać, zmieniać. Natomiast jeżeli jest to założenie od samego początku i to takie śmieszne jest, bo właśnie różnica między kobietami i mężczyznami wchodzącymi w związek jest taka, że kobieta zaraz sobie myśli, oczywiście to jest uogólnienie duże, ale kobieta sobie myśli, o, ja go zaraz naprawię, zmienię jego styl, tak, jego ubranie, jego dom, jego wszystko po kolei, więc ona sobie marzy o tym, że zaraz go pozmienia, a on marzy o tym, żeby ona nigdy się nie zmieniła. Czyli on chciałby mieć zawsze tą kobietę, w której się zakochał. A kobieta chciałaby natychmiast tego mężczyznę, w którym się zakochała, zmienić. Tylko pamiętajmy, my zakochujemy się w tym mężczyźnie, którego poznajemy, a nie w tym, którego później sobie stworzymy. Więc jeżeli już się zakochałaś w kimś, to uszanuj to, że kochasz właśnie taką jego wersję i zastanów się właśnie na samym początku, czy jesteś go w stanie przyjąć takiego, jaki jest. Bo w konsekwencji w związkach zazwyczaj mężczyźni się nie zmieniają, czyli zostają cały czas tacy, jacy byli, natomiast kobiety są sfrustrowane i one się zmieniają właśnie. One nigdy nie zostają takie jak na początku, bo są rozczarowane, bo są gdzieś sfrustrowane właśnie i nieszczęśliwe. Wiecie, to też to mówię, to nie jest reguła, ale z moich obserwacji, z pracy z ludźmi takie wnioski wyciągam i przestrzegam za każdym razem przed tym, że jeżeli już wchodzę w relacje, to muszę zadać sobie pytanie, czy ja tego człowieka jestem w stanie zaakceptować takiego, jaki on jest na dzień dzisiejszy i nie chcieć go zmieniać. Bo jeżeli ja już zaczynam myśleć o tym, że ja go naprawię, to niestety to do niczego dobrego was nie doprowadzi. Także i mówię, i dużo pokory wykażcie w tym, że wszechświat czasami zabiera nam osoby, które my kochamy, ale dla naszego dobra to robi. Tak? Czyli jeżeli ta osoba na przykład cały czas mnie ignoruje, pomimo tego, że niby też deklaruje pewne rzeczy, ale to też pamiętajmy, ja wyznaję zasadę, nieważne jest, co ludzie mówią, ważne jest to, co robią, co pokazują swoim zachowaniem, bo tak naprawdę powiedzieć można wszystko, i tak życie weryfikuje to później, tak? Czyli ja obserwuję ludzi, a nie ich deklaracje, bo deklaracje mogą mieć nawet czyste intencje i oni naprawdę mogą chcieć, tylko co z tego, jeżeli to się na deklaracjach kończy, to wtedy, wiecie, bądźcie smart w tym wszystkim, tak? Bądźcie mądrzy, patrzcie też na to, co się dzieje. Ja też wyznaję zasadę, jeżeli macie się ze sobą połączyć, to się połączycie, dlatego że macie sobie coś do zaoferowania. Czasami właśnie te trudne lekcje, to bycie sobie nawzajem nauczycielem,
i służenie w odkrywaniu trudnego. Natomiast uszanujcie, że jeżeli czasami życie Wam kogoś zabiera, czyli ten ktoś odchodzi, Was nie chce, to tak naprawdę robi Wam przysługę. Bo skazywanie siebie na życie w takim, jakby to powiedzieć, od razu z założenia, to bardzo często to wynika właśnie z poziomu odczuwania własnej wartości, bo jeżeli ja mam ten poziom niski, to ja się zgodzę na wiele rzeczy. Natomiast jeżeli ja kocham i szanuję siebie, to ja się nie zgodzę na pewne rzeczy. I po prostu nie wejdę w relację z kimś, kto nie jest dla mnie wystarczająco troskliwy, czyli nie spełnia moich, gdzie ja się nie czuję dobrze. O tak. Bo kobiety mają tendencję, zresztą mężczyźni również, mówię, to przepraszam, to wróć, to nie chodzi o to, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, to chodzi o to, jaki ma poziom wiary w siebie. Jeżeli to poczucie własnej wartości i wiara w siebie, czyli to, że ja jestem kimś wartościowym, kimś sprawczym, kimś, kto zasługuje na coś porządnego, jest niska, to niestety właśnie przyciąga osoby, które to po pierwsze pokazują cały czas, żeby nad tym można było pracować, żeby z tym można było pracować i to transformować. I to jest piękne tak naprawdę, bolesne. Tak, bo to będzie bolało. Ale bez tego my nie jesteśmy w stanie się z tym w sobie spotkać, więc jak gdyby super, że taka osoba się pojawia i nam to wszystko pokazuje. Nie super, jeżeli utykamy w roli ofiary i się nad sobą użalamy i jak gdyby pozwalamy, żeby to nas przygniotło. Tak, i zostajemy w tym miejscu i nic z tym nie robimy. Pamiętajcie, każda osoba i każde wydarzenie jest dla nas darem. Bo jeżeli zaboli, to widocznie myśmy wcześniej tych wskazówek nie słuchali, nie widzieli i musi zaboleć za każdym razem, zaboli bardziej, bo myśmy nie wyciągnęli wniosków z tego, czy lekcji z tego wydarzenia, które było wcześniej. Więc ono do nas wróci, tylko wróci w bardziej intensywny sposób, żebyśmy się mogli z tym spotkać. A jeżeli właśnie pozbędziemy się, właśnie, bo też pytanie mi zadała klientka, po co to właściwie się dzieje, dlaczego my tak sobie służymy i się katujemy nawzajem. No właśnie po to, że jeżeli my marzymy i pragniemy stworzyć relację, w której będziemy rozkwitać, to musimy to zrobić w momencie, kiedy to może zadziać się tylko w momencie, kiedy przestaniemy projektować na kogoś nasze wewnętrzne rany, traumy, bo tak naprawdę bardzo często jest, że osoba skrzywdzona wchodzi w relację po to tylko, żeby mieć opiekuna, żeby mieć jakby, żeby ta osoba druga mnie uszczęśliwiła. Tak, czyli oddajemy jakby odpowiedzialność za nasze szczęście. Ty, ja jestem z tobą, bo ty masz spowodować, że ja będę szczęśliwa. I to jest przez ciebie ja taka szczęśliwa nie jestem. To nie jest dorosła osoba, która wchodzi w związek. To jest nadal, wchodzi w ten związek dziecko. Tak, nasze wewnętrzne dziecko, które jest niedojrzałe jeszcze. I związki niedojrzałe niestety są bolesne, ale one są właśnie po to, żebyśmy my w tych związkach dorośli, czyli żebyśmy my to nasze wewnętrzne dziecko ukochali, żebyśmy my zaopiekowali się każdą z tych ran zadanych wcześniej, więc jeżeli wejdziemy w relację bez już tego obciążenia, które dźwigamy w sobie z dzieciństwa na przykład, to w tym momencie ta relacja ma szansę na to, żeby była trwała, szczęśliwa, dająca poczucie spełnienia, takie pole do rozkwitu, do samorealizacji, do takiego wspierania się w mądry na takim głębokim poziomie, tak? W taki mądry sposób płynący z takiej wewnętrznej dojrzałości. Bo jeżeli wchodzą w związek dzieci, to one się tłuką o zabawki, mają przede wszystkim bardzo egoistyczne i egocentryczne podejście. Tu nie chcę, żeby ktoś się na mnie obraził, ale tak jest, bo dziecko oczekuje, że zostanie zaopiekowane, nakarmione. Rozumiecie, to jest zupełnie inny punkt, z którego startujemy.
Więc jeżeli spotykają się dwie takie osoby, a zazwyczaj poziomy są porównywalne, więc w tym momencie te dwoje dzieci ze sobą walczy. I później ludzie się bardzo szybko rozczarowują związkiem, ale to nie związkiem mamy się rozczarować, mamy zobaczyć w tym związku, co ze mną, tak? Każdy sobie indywidualnie, co ze mną jest nie w porządku, czyli co ja trudnego odczuwam i skąd ja to mam, dlaczego ja tak reaguję, bo to jest, życie jest lekcją i cały czas się uczymy. Natomiast życzę Wam wszystkim, ja sama zresztą wiecie, że ja pracuję nad relacją, ja nie chcę wchodzić w relacje dopóki. Przepraszam, jeszcze są we mnie programy. Czekam na taki moment, czekam. On, wiecie, to tak sobie życia też nie można zaplanować. To, co jest napisane, to nas nie ominie. Natomiast ja stwierdziłam, że najpierw chcę dojrzeć, wydorośleć w sobie, jeżeli chodzi o temat partnerstwa, a dopiero później zacząć tego partnera szukać i robię to z premedytacją troszkę. Natomiast mówię, życie ma swoje, pisze swoje scenariusze, nie wszystko jestem w stanie przewidzieć, ale też gdzieś kreuję tą moją rzeczywistość na tyle, na ile potrafię i tego Wam również życzę. Bierzcie odpowiedzialność za siebie, ale przede wszystkim zobaczcie, co mówi do Was Wasz związek, co Wam pokazuje o Was, bo to zawsze wszystko, co w życiu spotykamy, jest o mnie. Jeżeli ja spotykam trudnych ludzi, to znaczy, że ja mam jeszcze wiele trudnego w sobie do przepracowania, wypuszczenia, ale to nie znaczy, że ja jestem jakaś gorsza, jakiś mam defekt, albo jestem jakaś, nie wiem, niekompletna. Nie, ja po prostu nadal cierpię wewnętrznie, tak? I to cierpienie po prostu przelewa się we mnie i ja muszę pomóc temu się wylać, tak? Czyli temu wszystkiemu pozwolić sobie na taką ekspresję nawet tego, co we mnie jest trudne. Bo większość z nas właśnie ucieka od tego, co trudne. My nie chcemy być złe, my nie chcemy być smutne, my nie chcemy, bo nam to też powiedziano, to też są nasze programy, jakie my w tym związku, czy w ogóle jako człowiek nie powinnyśmy, czy nie powinniśmy być. A właśnie nieprawda, my mamy prawo odczuwać wszystkie emocje, które do nas przypływają. I w momencie, kiedy damy sobie to prawo, kiedy zrozumiemy, że właśnie w relacji to też jest miejsce na to, żebym ja doświadczała wszystkiego, ale w zdrowej relacji to będzie to, co się dzieje w danym momencie, a w większości niestety naszych relacji nasze nerwy czy nasze emocje dotyczą tego, co wydarzyło się dużo wcześniej, a my jedynie projektujemy na naszego partnera właśnie rolę naszego ojca na przykład, na partnerkę rolę mamy, ale często też to jak gdyby jest zamiennie. Odreagowujemy nasze traumy z dzieciństwa na naszym partnerze, czyli traktujemy go jako worek treningowy do tego, żeby można było odreagować wszystko to, co trudne w nas, a niestety dzieje się to totalnie bez zrozumienia tego, co się tak naprawdę dzieje. Tak? I mi ludzie mówią, że ten mój partner, że gdyby nie on, to ja bym nie była taka nerwowa. Albo gdyby nie on, to ja bym tak nie cierpiała. To z nim w ogóle nie ma nic wspólnego tak naprawdę bardzo często, bo on tylko odpala ten ból, który nosimy w sobie. Nie byłby ten partner, to odpalałby go ten ból ktoś inny. Więc żeby być w zdrowej relacji, w zdrowym związku i w szczęśliwej relacji, to trzeba niestety najpierw porobić porządek ze sobą wewnętrznie, albo będąc w tej relacji, w której jesteśmy, uznać, że ten partner mi tylko pokazuje. On tak naprawdę, bo gdybym ja była w lepszym stanie psychicznym, to ja bym nie zareagowała w ten sposób. Albo ktoś inny w tej samej sytuacji zareagowałby zupełnie inaczej. A to oznacza, że moja reakcja jest wynikiem zupełnie innej sytuacji z mojej przeszłości, która jest niewyrażona. Pamiętajcie, podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o emocje, trzeba je wyrażać. Za każdym razem, jeżeli nie chcecie tego powiedzieć personalnie komuś w twarz, to weźcie kartkę i wszystkie emocje, które się w Was pojawiają, wyraźcie, chociażby w formie pisemnej. Później możecie to spalić, wyrzucić, nigdy do tego nie wracać. Natomiast pamiętajcie jedną zasadę. Każda niewyrażona emocja, taka połknięta, zaciśnięta, gdzieś zatrzymana, zblokowana, w konsekwencji przyniesie Wam frustrację, napięcie, a w najgorszej sytuacji chorobę, ponieważ wtedy ciało, kiedy już nie jest w stanie tego napięcia i tych emocji trzymać, zaczyna pomagać je uwolnić poprzez chorobę. Także tego jak gdyby zaoszczędźcie sobie i za każdym razem,
kiedy czujecie trudne, kiedy nawet ten partner czy ta osoba, która was nie chce, wywołuje w was trudne emocje, nie musicie mówić to temu człowiekowi. Napiszcie to za każdym razem, po prostu o tym napiszcie, bo to już będzie forma pozwolenia sobie i wyrażenia emocji. Tego powinni uczyć nas w szkole, tak, jako dzieci. Tego, że mamy prawo czuć i mamy i obowiązek mamy te emocje wyrazić, bo wszystkie niewyrażone emocje działają na naszą niekorzyść, tak? Więc gorąco wam polecam i zachęcam do tego, żeby przyglądać się, co robi ten partner, który was nie chce, co wam to robi, co o was to mówi i co wy z tym możecie zrobić, bo możecie, pamiętajcie, ze wszystkim, bo właśnie po to do was przychodzi, żebyście coś z tym zrobili. Nie utykajcie w roli ofiary, bo to jest taki odruch mamy niestety, ale to jest ślepa uliczka, to powoduje tylko bólu więcej i jak gdyby zamknięcie się w tym, czyli w ogóle już jak gdyby tracicie taką drogę wyjścia. Rola ofiary to jest bardzo niefajne miejsce. Ja sama tam kiedyś byłam i wiem, jak bardzo ograniczające, bo jest jeszcze przyzwolenie, tak? Bo jak ja powiem mojej koleżance, popatrz, ten palant na przykład tak mnie potraktował, się ze mną umówił i na przykład mnie zignorował, tak? I w tym momencie, o, moja koleżanka mi przyzna rację, faktycznie to jest dupek, to daj sobie z nim spokój, bo naprawdę on nie zasługuje na ciebie, a ty taka biedna jesteś i w ogóle, jak on cię mógł tak potraktować? I co w tym momencie? Siedzimy i się użalamy. Nie ma tam drogi wyjścia tak naprawdę, nie ma tam kreatywnych rozwiązań. Tam jest cierpienie i takie utknięcie w tym cierpieniu. Więc jeżeli okej, masz prawo się poczuć źle, ale weź kartkę i po prostu napisz do niego list, którego możesz nigdy nie wysłać, bo w ogóle to nie ma nawet czasami sensu, żeby go informować, szczególnie jeżeli to się dzieje któryś raz, to jest dla ciebie, o tobie informacja, którą po prostu musisz odczytać i zrozumieć, tak? Dużo tego może, nie wiem, czy no tak... Ale dobrze, to co miało popłynąć, to popłynęło. Dla kogo to jest, to ta osoba to sobie odbierze. Pamiętajcie, to, że tego człowieka spotykamy w naszym życiu, to nie jest ani za karę, to jest tylko dla naszego dobra. Nawet jeżeli cierpimy, tylko mówię, nie cierpcie dla samego cierpienia, cierpcie dla tej mądrości, która z tego cierpienia płynie. Wyciągajcie tą mądrość, pracujcie z nią, bo to zawsze chodzi o coś więcej i z miłości do siebie jakby analizujcie każdą swoją emocję i pamiętajcie, macie prawo ją wyrazić w konstruktywny sposób, taki, który nie rani nikogo, bo też przerzucenie na tego człowieka odpowiedzialności to takie jest znowu, to dziecko wali w dziecko, tak? Jeżeli ja bym się na przykład obraziła na niego, że on mnie nie zaprosił, to znaczy, że zaprosił, ale na przykład później zignorował, ja się nie mam na takiego człowieka obrażać, tak? Ja mogę poczuć to, co poczułam. Poczułam się zignorowana, poczułam się urażona, poczułam się nieważna, no i mnóstwo innych rzeczy. Ja w sobie spotykam się z tymi wszystkimi emocjami po kolei, skąd to mam, co mogę z tym zrobić, jak mogę sobie w tym pomóc, a jemu mówię dziękuję i do widzenia, tak? Jeżeli chcę mu dać kolejną szansę i on zrobi to samo, to znaczy, że ja nadal nie odrobiłam mojej lekcji, ale też nie katuję siebie, tylko patrzę na to znowu, co on mi zrobił. Być może jest jakaś inna sytuacja, może jest to uczucie, taka emocja o podobnym odcieniu, ale nie konkretnie ta sama, może jest jakieś inne wydarzenie, które we mnie utknęło i się zablokowały emocje z tamtego momentu. Nadal szukam, nadal się z tym spotykam. I nie mam pretensji do tego człowieka, że on mnie tak potraktował. Może mi być przykro, ja mam prawo odczuć wszystkie te emocje, tylko pamiętajcie, ja biorę za to odpowiedzialność. Ja tego człowieka przyciągnęłam do swojego życia. Ja pomimo tego, że już dwa razy mnie wystawił, zgodziłam się na przykład po raz trzeci się z nim spotkać, tak? Więc to ja biorę za swoje życie odpowiedzialność. Nie utykam w roli ofiary, że ja biedna, a on taki dupek, tylko to ja muszę z tym coś zrobić, bo on będzie robił cały czas to samo. Pamiętajcie, on nie musi się zmieniać, tak? Jedyną osobą, na którą mamy wpływ, jesteśmy my sami. Tylko my możemy zmienić siebie. I tylko naszą reakcję na to, jak ona czy jak on nas traktuje.
I ja wiem, że w tym momencie nie chcemy jej nic zmieniać, bo my chcemy tego człowieka. To tylko się przygotujmy, że będzie to nas bolało, bo cały czas nie odrabiamy jakiejś lekcji. Ale jak ją w końcu odrobimy, to uwolnimy w sobie coś, co pozwoli nam zrobić kolejny krok naprzód i być może właśnie połączyć się na energetycznym poziomie z osobą, która nam już więcej tego nie pokaże, bo jeżeli ja to w sobie wyczyszczę, to ja już nie potrzebuję nikogo, kto będzie mi to pokazywał. Tak to działa, ale dopóki cały czas mi ktoś to pokazuje, to znaczy, że ja nadal tej lekcji potrzebuję. Także właśnie dlatego on ci to robi. Dlatego właśnie on ci to robi, czy dlatego właśnie ona ci to robi, bo ty nadal masz tam coś do załatwienia. Tylko to nie chodzi o tą osobę, to chodzi o ciebie w tym całym procesie. I ku sobie się zwróć i siebie obejrzyj dokładnie każdą emocję, która się w tobie pojawiła. Bo to zawsze chodzi o ciebie. I to jest zawsze dla twojego dobra. Bo jak to zrozumiesz, to ty staniesz się wolną od tej chociażby emocji osobą. I o jeden krok bliżej, wyżej swojego upragnionego, wymarzonego związku. Bo chyba nie chcesz tak żyć. Chyba nie chcesz być tak traktowana cały czas. Masz być traktowana jak kobieta albo jak mężczyzna o wysokim standardzie. Ale o tym może kolejnym razem opowiem, kim dla mnie na przykład jest kobieta o wysokim standardzie. Bo tutaj z moją przyjaciółką Krysią, żeśmy właśnie w Sylwestra zrobiły sobie też taką listę i była to fajna zabawa i do dzisiaj jak gdyby ta lista jest ze mną, więc się bardzo chętnie z Wami podzielę w następnym odcinku. A teraz trzymam za Was kciuki, pracujcie ze sobą, bo podnosząc swoje wibracje, jakby robicie krok ku lepszej przyszłości. Pod każdym względem, nie tylko w partnerstwie, ale pod każdym względem. To na pewno jest korzystne dla Was, tak? Uwalnianie się od wszystkich Waszych trudnych emocji, bo wtedy przychodzi wewnętrzna wolność, a o to właśnie w życiu chodzi. Ściskam Was mocno, pozdrawiam i do następnego razu. Buziaki!